czy monopol jest dobry, bo to jest abecadło ekonomiczne. Nie jest dobre. W tej chwili mamy w Polsce do czynienia z monopolem rosyjskiego gazu. W związku z tym każde dodatkowe źródło gazu jest sprzyjające dla naszej gospodarki. No a zresztą PGNiG tutaj, czyli polski potentat sprowadzający amerykański gaz, zawierając pierwszą krótkoterminową umowę, wyraźnie podkreślił ustami swojego wiceprezesa, że to jest tańsza opcja.